Doroczna akcja Znicz znowu przyniosła smutną refleksję. Okazuje się, że mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej i wbrew zdrowemu rozsądkowi, wciąż za kierownicą siadają osoby będące pod wpływem alkoholu. Suwalscy policjanci skontrolowali tylko w święto zmarłych około 400 kierowców. Wśród nich dwaj wykazali się zbyt daleko idącą niefrasobliwością. W biały dzień policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy wsiedli za kierownicę na podwójnym gazie, informuje rzecznik suwalskich policjantów Eliza Sawko. Pierwszego z nich, 56-latka kierującego Fiatem, zatrzymali przed godziną 13 dzielnicowi z Raczek. Mężczyzna jechał przez wieś Rudniki, co chwila zwalniając i przyspieszając. Po zatrzymaniu, podczas rozmowy z mężczyzną, policjanci wyczuli alkohol. Alkomat pokazał ponad 2 promile. Mężczyzna tłumaczył się, że rano wypił tylko niecałą szklankę wódki. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 56-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Drugi wpadł w ręce policjantów z Filipowa kilka minut po 14. Patrolujący okolice cmentarza w Filipowie zwrócili uwagę na Citroena, który gwałtownie skręcił na parking. 42-latek wydmuchał ponad 3 promile. W Augustowie policjantom również udało się wyeliminować z ruchu nietrzeźwego kierowcę. Zatrzymali do kontroli drogowej Volkswagena, którego szofer miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.